środę 28 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pilotażowy pod tytułem Wychowuję i pracuję. Bardzo jesteśmy zadowoleni, bo projekt był projektem pilotażowym, mającym na celu wypracowanie pewnych standardów i zasad i pokazanie, czego potrzebują kobiety, które powracają na rynek pracy, na przykład po urodzeniu dziecka, czy po okresie niepracowania związanym z wychowaniem dzieci. Trwał w latach 2022-2023. Dostaliśmy niemal 400 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny. W samym projekcie wzięło udział 15 kobiet i niemal wszystkie pracują. Były dzisiaj zaproszone, ale powiedziały, że pracują, co jest najważniejszą sprawą, także chcieliśmy ich pokazać, zaprezentować, żeby coś powiedziały, ale oczywiście skoro pracują, to jest najważniejsza wartość tego projektu i jesteśmy ogromnie zadowoleni. Dopasowaliśmy kobiety do ich możliwości zatrudnienia związanego dalej z wychowaniem dzieci, do potrzeb pracodawców, także bardzo duże osiągnięcie związane z tym projektem. Projekt pilotażowy, czy jest jeszcze jakaś szansa na kontynuowanie? Tak, mamy głęboką nadzieję, że ministerstwo weźmie pod uwagę wyniki tego projektu. I właściwie ten projekt po to był pilotażowy, żeby ministerstwo zobaczyło, jak urzędy pracy, jakie mają propozycje właśnie w tej trudnej sytuacji, w której kobieta chce wrócić na rynek pracy, ale musi dopasować swoją rolę bycia mamą, przecież najpiękniejszą rolę na świecie, do tego, żeby móc się równie spełniać zawodowo. No szkoda, że tych kobiet tutaj dzisiaj nie ma, bo rozumiem, że ich nie ma, bo pracują, tak jak pani wspomniała. No ale pewnie informacje zwrotne docierają. Jak one właśnie się tutaj wypowiadają na ten temat? Czy są zadowolone? Tak, bardzo, bardzo, ponieważ udało się to, co było najważniejsze, czyli pogodzić te dwie sfery, o czym mówiłam przed chwilą, czyli możliwość wychowania maluszka, bycia z domu z dzieckiem i możliwość pracowania, realizowania siebie zawodowo. Także to najważniejsza kwestia i ona się powiodła. Zaproponowany przez nas innowacyjny droga, czyli talon, dokładnie talon Aktywna Mama, bo on stanowił pewną gwarancję refundacji środków dla pracodawcy, jeśli zatrudni kobietę, osobę bezrobotną, kobietę, która wcześniej nie pracowała po urodzeniu dziecka. Bardzo dobrze to się wszystko zgrało i zarówno ze strony pracodawców, jak i mam, już teraz pracujących mam, mamy bardzo pozytywne opinie. Mamy nadzieję, że ministerstwu ten projekt też się spodoba i być może kiedyś będzie stanowił jeden z elementów, instrumentów aktywizacji na rynku pracy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy ten projekt zrealizować, że bardzo dobrze nam się z paniami i z pracodawcami pracowało, że bardzo fajne były rozmowy, jak zrobić, jak te elastyczne godziny pracy mają wyglądać, żeby wszyscy byli zadowoleni. I mam nadzieję, że to się bardzo dobrze udało i mam nadzieję, że w przyszłości tych projektów będzie więcej, skierowanych stricte do mam, bezpośrednio do mam, które po urodzeniu dziecka, czy wychowujące dziecko, które wcześniej nie podjęły zatrudnienia, czy dziecko również niepełnosprawne, bo to jest bardzo ważna kwestia, żeby mogły godzić te role, żeby były radośniejsze, szczęśliwsze, bardziej zadowolone, bo wtedy dzieciątko też jest szczęśliwsze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.